I get so caught up in the middle, thinking of drowning in those blue eyes. I'm losing sight 'cause I am falling. I'm so deep down, deep down. And it's not a lie that I die. Zobaczcie, przyłapałem, przed chwilą im zakręciłem wodę, bo wymieniałem im w basenie. Kurczę, chciałem zrobić takie fajne ujęcie, jak jest czyściutka woda i jak te nóżki tam pracują w tej wodzie, ale chyba mi się to nie uda. Oczywiście mi przeleciała tradycyjnie woda, zagapiłem się. O, może coś z tego będzie. O, proszę. No chlust kaczorek, pięknie. No ślicznie dziewczyny. One się przed chwilą, ja widziałem przez okno, one się przed chwilą tak pluskały, że to nie wszystko to, co jest tutaj koło basenu, to nie jest wszystko to, że mi się przelało, tylko one tak wariowały w tej czystej wodzie. No, cieszcie się, nie przeszkadzajcie sobie. O, proszę. Teraz będzie sypać w wodzie. No czy ta kaczuszka nie jest piękna? Z fioletowymi piórkami i ten kaczorek? To są takie cuda. No ty co? Co sobie przypomniałaś? Myjesz we wiatrze z wodą. Tu się, kochani, znajduje basieńka na straży, bo wszystkie są tam w lesie, a basieńka zawsze pilnuje wejścia. A tam chłopaki się drą u siebie. Trochę muszą pokrzyczeć. Witajcie, kochani. Jedziemy po nawóz dla dziewczyn. A teraz już jedziemy trochę w inne miejsce. Bo tam, gdzie ja zrywałem cały czas, to już się kończy, powiem wam szczerze. Już tam tak przebuszowałem, że znaleźliśmy sobie inne miejsce. Takie, gdzie jest piękna, taka młoda, gęsta nawłoć. Plagę nawłoć. I tak, i... Aha, poczekaj, bo ja mam złe ustawienie chyba kamery. Nie, dobrze. Myślałem, że jest włączony ten... jakiś zoom, ale jest dobrze. Blisko domu jest... też. Tak, też blisko domu, no ale już nie tak, żebym sobie szedł, no nie? Także czekam już teraz na Daniela. To i tak... blisko, ale nie aż tak blisko. Ale zobaczcie, jak tu ładnie. Pewnie możecie kojarzyć to miejsce, bo ja tu kiedyś nagrywałem albo film, nie film, shorta chyba jakiegoś nagrywałem z psami na spacerze. Więc może ci bardziej jak to się mówi? Bardziej uważni. Nie uważni, tylko nie wiem, wpatrzone oczy bardziej. Pokaż.
A, no właśnie. No tutaj to akurat pokrzywy, więc ja mam pokazywać. No ale widać, no jest i na Włodzi. A idziemy teraz tu chyba, nie? Tak, tutaj. Zobaczcie, jakie piękne pola na Włodzi. No i brzuska też jest, można trochę sobie poskubać dolnych gałązek. Także idziemy działać. Będziesz trzymał telefon? No nie, nie umiem obsługiwać sierpa. Jak nie umiem? No nie wiem, jakoś jeszcze nigdy nie używałeś go. Oczywiście, że umiem. Co? Daniel wszystko umie. No umie. A, no. On zawsze umie, co na sumie. Teraz w ogóle mamy inny ten mam. Nawet jak tutaj nie jeździmy, tylko tam gdzie ja chodzę, gdzie zawsze, to powiem wam, że mam lepszy sposób teraz z tym prześcieradłem. Daniel wpadł na to. Mam lepszy sposób z takim starym prześcieradłem od Daisuni. Pocieczkowy taki. On jest wyprany, tylko po prostu krew się nie spierze. To tak już dla tych, którzy by się chcieli przyczepić. I na tym prześcieradle mi się dużo więcej mieści niż na taczce, słuchajcie. I fajnie, bo ja sobie zarzucę na plecy i mogę iść lepiej mi, tak naprawdę, niż z tą taczką. Tylko nie mam jak sierpa włożyć właśnie wczoraj, jak szedłem. Spodnie. No i sierp muszę. W pasek, no co? Chodziło mi. A gdzie mam pasek? W dresach mam pasek? No, trzeba założyć pasek. A ten... O Jezus, gadasz takie głupoty, że aż mi słabo. Chciałem powiedzieć, że... Dziwnie się, nie? Nagrywa z telefonu. Znaczy, przerąbane ma ta osoba, co trzyma telefon. No, GoPro nie, lepsze ogóle... nagrywam. Bo w ogóle to musimy kupić sobie statyw do tego telefonu, tylko że ten, co mamy... Kiedyś kupiliśmy do telefonu, ale on był słaby. A bluzę mam nie po to, że jest zimno, kochani, tylko po to, żeby mi pajączki nie powchodziły. No. Ciepło dzisiaj. Ile tego jest? Ciepło, ale wietrznie. To wszystko tutaj, to na Łódź. Wszystko. Dziś jak w tamtym roku, że ja jeszcze nie wiedziałem, że to na Łódź jest taka, nie? No. No ale w tamtym roku to w sumie jeszcze dziewczynom wystarczało. Trawy. Były tylko... Były tylko 6 włosów. 6? No, a tam by to przebierało od razu, nie? No, tak na razie to nic nie ma. Patrzę. Nie ma? Patrzę, żeby sypu nie było. Powiem wam, że w tram żalają tą nawłoć ostro, bo ostatnio im przywieźliśmy brzozę, gałęzie brzozy i nawłoć, trochę nawłoci. No to większość kóz szukała tej nawłoci, słuchajcie. To było dla mnie mega zdziwienie, bo ja myślałem, że jednak gałęzie są dla nich lepsze. A one, słuchajcie, za tą nawłoć się idzie. Patrz, a to konik polny albo coś. Jakie ładne, zrób. O, już poszedł, tu jest. Zrób zbliżenie. Ale śliczny jesteś. To konik polny, czy co to jest? Tak. Jesteś piękny. Wow. No i widzicie, fajnie, że jest ten telefon, bo robi ładne ujęcia. Teraz widzę już na podglądzie. Super. Zostawimy ciebie w spokoju, tylko... O, poszedł, przeskoczył sobie. No bo on nie będzie czekał. There's no one like you, my little girl. Your eyes so blue under those brown curls. Soon you're on your way. Promise me that you know the world is yours. Strike them with your glow. Go on now. Be good, be fine, live your life, dream big, don't forget to be kind, live, it's your life. No i mamy to. Tyle. Nie wiem, czy jeszcze nie dorwać, bo w sumie... Bardzo dużo. Ale jak fajnie wyglądasz na tym tle. Takie jest groźne to niebo dzisiaj. No, może coś będzie. Padało rano?
Tak kropiło coś troszkę, mrzawka taka była dziwna. Tak jak od tygodnia jest codziennie. Wiatr i mrzawka i nie wiadomo co. To ja wczoraj więcej przyniosłem tym kozom. Co ty gadasz? No, więcej. Nie, na pewno nie. Więcej. Dlaczego? Ciężko aż mi mnie podnieść. Tak. Naprawdę. Nie mi się wydaje, że ja więcej miałem wczoraj. Mi też było wczoraj ciężko, jak szedłem. Myślisz, że nie? Idę, bo ładam. I pajączki rozgaście się. O, właśnie, no. A te widzieliście na przebitkach, te takie piękne, bialutkie. Będzie szczęśliwe. Będziesz miał towarzystwo, jak będziesz jeździł do pracy. Nie chcę takiego towarzystwa. Oj, tam. Piękne przecież. Dobra, jedziemy karmić. Święty Mikołaj. A wczoraj nasza sąsiadka, jak szedłem właśnie z workiem, Patrycja, wczoraj ten, szedłem, a ona wyszła, znaczy otworzyła okno i mówi, ja byłam grzeczna w tym roku. No. Przerzucić im trochę? Co? Wiesz co, no połóż ten worek i musisz im trochę rzucić, bo przecież nam i tak nie dadzą przejść inaczej. Och, Boże, Boże, głodomory. Królowa jest tylko jedna przy swojej kupce. Przy swojej własnej kupce. No i nie, dobra, są już dwie. Trzy. Jeszcze maniuta. Bardzo im ładnie odchodzi ta nawłoć, wiecie? Bardzo lubią. Idziemy dalej. Mikołaju. Mikołaju, Mikołaju. No patrz, ta już leci, nie. Wiemy, a im do tego dajemy. Boże moje biedne. Nie, ja im wczoraj też im rzucałem. Już teraz nauczyły się trochę szanować. Dzień dobry, moje piękne słoneczka. Dzień dobry. No, dostaniecie. A chłopakom to tylko po garsteczce małej, bo oni, ja im daję, a one tam schnie tylko, bo oni nie jedzą. A zobaczcie, jak leży sucha nawódź. Nie zjadają. A ty co tak stoisz, królu? Królu? No, stoisz. Zobaczymy, jak on, czy on jest taki chętny. No dziewczynom daj. Albo chłopcom jeszcze wrzuć. W ogóle chciałem powiedzieć wam, że już od jakiś czas temu wprowadziłem kozom do diety lucernę granulowaną, żeby zwiększyć ilość białka, bo lucerna jest wysokobiałkowa, żeby zwiększyć ilość białka i mówię, poprawią się te, które tak były po tym porodzie, widziałem, że były takie, że mogłyby troszeczkę lepiej wyglądać, mówię, no to się poprawią. No i słuchajcie, na wszystkie to podziałało, ale Tofi, która najbardziej powinna, to nie lubi, słuchajcie, nie je tej lucerny. No więc no nic no nie poradzę, no przecież jej nie wcisnę na siłę. Już od miesiąca chyba stosuję tą lucernę, daję im, no ona się dalej jeszcze niestety nie przekonała do niej. Także tak to jest, że jakby się chciało, coś konkretnie najbardziej mi zależało na tej Tofci właśnie, żeby ona tą lucernę jadła. Mówię, no to więcej dostanie białka, to jakoś szybciej się odbuduje. No to ona akurat nie lubi lucerny. No i takie życie. Nic nie zrobisz. Kolejna dostawa jedzie. A dzisiaj nie będę latał staczką, chyba tak jak ty ostatnio. Nie, bo za taką trawą to nie będą latały. Nie będzie latała ta Tofcia. Ta Tofcia, mówię, ta. Bo przed chwilą mówiłem o Tofci. Ta lady. Lady, nie interesuje cię, co? Trawa. Ja po ścieżce dalej. A no właśnie, bo słuchajcie, mamy te. Ja nie wiem. Człowiek sobie zakoduje coś przez. No ale to tyle czasu jednak my ile tak chodziliśmy. Dwa lata ponad. I tak sobie zakodowaliśmy, że tam jest ścieżka, że już dawno nie ma tego płotu i można chodzić obojętnie gdzie, a my dalej, słuchajcie, twardo na tą ścieżkę. Ja nie wiem, czy mikrofonu nie zasłaniam palcem, paluchem, jak trzymam ten telefon. No, tak. No.
Kozy mamy w ogóle odrobaczone. No kurki znowu uciekną. No tak, kury uciekają. Jak się, jak one się taczki boją, te zielone nóżki. No to tutaj już wyrzuć i nie idź tam dalej. Chciałem powiedzieć, bo nie dokończyłem, że mamy odrobaczone kozy i jeszcze kilka dni karencji zostało na mleko i na razie mleko dostają kury, słuchajcie. Więc one są też napite tym mlekiem. No jednak dostają tego mleka, kurde. Czekaj. No tak około 3 litrów. No to około, generalnie dziennie około 6 litrów. 3 litry rano, 3 litry wieczorem. I słuchajcie, one to wszystko wypijają, te kury. To się cieszę bardzo, bo nie muszę tego gdzieś, wiecie, gdzieś wylewać. A one zadowolone i dla kur też fajnie, bo białko w zasadzie, no nie? Co prawda one na pewno by jeszcze bardziej lubiły. Tak, gdybym z tego zrobił, ale nawet nie wiem, czy po odrobaczeniu. Bo ja tak myślałem, żeby im nastawiać, nie? To mleko dla kur na jakieś siadłe chociażby, już nawet nie mówię twaru. Ale mi się wydaje, że nawet by nie wyszło z tym środkiem na odrobaczenie. To już jest, wiesz, już jest skład ten... To inaczej już te białka się zachowują. Mi się wydaje, że mogłoby nawet się nie zsiąść. Zresztą kozie mleko jest dużo bardziej wymagające, jeśli chodzi o przetwarzanie, niż krowie. I generalnie jest problem z tym, żeby ono się jakoś fajnie zsiadało. A już na pewno jak jest jakieś coś tam, dodatkowe czynniki dochodzą do tego wszystkiego. Zostajecie, dziewczyneczki małe. No. Zamykamy kaczuchy, bo trzeba psy wypuścić na siku. Ale im się to nie podoba, ten pomysł, za bardzo. Nie kładnie gęsiego. No dobra, kochani. 7:00, 19:00 w sensie. Idziemy zamykać dziewczyny i zapomniałem wam powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy. To jak się drą. Że mamy chore maluchy. Dwa koziołki mamy chore na zapalenie płuc. Był weterynarz przedwczoraj. Dzisiaj mamy piątek. No to weterynarz był w czwartek. W środę był weterynarz. I dzisiaj musimy dać jeszcze maluchom zastrzyki, po 2 na 1, bo 2 koziołki nam zachorowały. Ale chciałem wam powiedzieć teraz jeszcze, jak przechodzimy, zobaczcie, jaka już jest woda. Widzieliście, jaka była czyściutka? Minęło kilka godzin i zobaczcie, jaka już jest sypiasta. No gdzie wy chcecie jej? No, nie mogę. No bo już by... Tak, możesz jej wypuścić w sumie, no. A paczek zabrudziły tu wodę też, do picia. Zaraz im musimy wymienić, jak przyjdziemy już. No to wymień teraz. No chodźcie, Boże. Chodźcie. A one już czekają. Ale albo myślą, że coś do jedzenia będzie jeszcze. No już do jedzenia nie. Albo już wiedzą, że będziemy zamykać. Bo one czekają na ten moment zamykania trochę. Latę dostała Rui. Basia miała Ruję. Wczoraj skończyła, miała wczoraj trzeci dzień Rui, a teraz Latę dostała i tak teraz codziennie czy co drugi dzień to jakaś kolejna koza dostaje Rui, więc u nas sezon ryjowy, rujowy w pełni. O, zobaczcie, jak się zachowuje koza w Rui. Merdanie ogonem, wydzieranie, cały czas koło bąbla sterczą. Chcę wam pokazać, też będziecie widzieć, jakby ktoś się zastanawiał. Czy zaczynał dopiero z kozami, to warto wiedzieć, jak wygląda Ruja. I na przykład, jeżeli macie sąsiadów, którzy mieszkają na wsi, ale nie zdają sobie sprawy, jak wygląda wieś, no to musicie bardzo mocno przemyśleć hodowlę kóz, kochani. Dlatego, że kozy bardzo się drą podczas Rui. No my na szczęście mamy sąsiadów, którzy wiedzą, jak wygląda wieś i że na wsi mogą żyć zwierzęta, które są głośne, więc nas ten problem jakby nie dotyczy. Ale to tak dla takich osób, które chciałyby zacząć na przykład z kozami, a mają sąsiedztwo. O, właśnie. To tak się zachowuje koza w Rui. I tak jest, słuchajcie, przez 3 dni.
Przez 3 dni będzie się darła, pierwszy. Szukała kozła, będzie nawoływała. Będziesz mnie wpuszczał jak zwykle? Blaneczka, dobra. Dawaj. Dawaj, Blaneczka. Chodź, chodź, chodź. Blanka! No i co? Nie wiesz znowu, gdzie masz iść? Dobra. Super, Blanka. Boże, to... Ta tam paniki narobi. Basia. I widzę tutaj Newatkę grubaska. Dawaj, dawaj. Chodź, Basiu, nie? Dobrze, super, Basiu. Super, Basiu. A dlaczego siusiasz w koziarni? Jeszcze Newadę daj, grubaska. Nie Montanę, tylko Newadę. Idź, Montanka do mamy. Idź do mamy, idź. Dobrze. I Arizonka do czarnej. No. Bardzo dobrze, super. Dobra, chłopaki. No tak, Maniuta. Chłopaki, chłopaki. Stoisz tu? To trzymaj widzów. Patrzcie, chłopcy. Ciekawe, czy przyjdą. Ostatnio tu śleniwie wchodzą. Szybko. Dobrze. No właśnie. Właśnie, dobra, ich zaraz wygonię. Hop. Tak, Saniu. Dolarek. Denwerek znaczy się, dolarek. Bardzo ładnie. Zostań. Och, Boże. Czego wy tak robicie? Meksyk. Tam do dojenia idzie. Meksyk. Robisz Meksyk, jak zwykle. Dawaj. Dawaj tu do boksu. No. No i dobra. Jezu, jak się zmęczyłem tym zaganianiem. A teraz jeszcze te zastrzyki. No. Musimy podać. Muszę was jakoś, słuchajcie, umiejscowić gdzieś, nie wiem, żebyście wy to dobrze widzieli. Chciałem wam pokazać, że z takimi maluchami to generalnie jest trudniej niż z dorosłą kozą, żeby podać zastrzyk. Dlatego, że one są bardziej wrażliwe, no nie? A wy już tutaj się interesujecie strasznie, widzę. Chłopcy! Teksaniu, Meksyniu. Teksaniu i Meksyniu. Te zawiesiny trzeba wymieszać właśnie. No patrzcie, muszę pilnować, bo one tutaj chcą was zjeść. Ewidentnie. Daj mi jedną szyną. Czy co? Może to wyrównałeś powietrze, żeby nie było? Czekaj, kto tu musi dostać? Chłopca. Nie wiem, czy dobrze będzie widać w kadr, zobaczysz? Dobrze, tak jak tu jesteśmy. Chodź. No, z Barburkiem było trochę trudniej, powiem ci. Teksasek. Nie wolno. Jeszcze jeden zastrzyk, kochanie. Jeszcze jeden. W drugą muszę. No. Nie. Ten będzie bardziej bolesny, ja wiem. Przeciwzapalny. Ja wiem, kochanie. Ale nawet nie piszczy. No. Moje malutkie. Śliczne. Już? Super, kochanie. Barbunie, już mamy to. Już mamy to. A gdzie uciekł Maniutek mój? Marianek też wie też. No dawaj, Marianek. Chodź. No musimy dać, kochanie, musimy. Musimy dać, kochanie, musimy. Ja wiem. No wiem, kochanie. Ja wiem, że to boli. Spokojnie, misiu. Ale musimy płucka wyleczyć, kochanie, wiesz?
Tak. Dobra. Dobre, dobre, dobre. Odpocznij sobie chwileczkę. No boli myszka. Wiesz, którą dawać? No. Tak wiecie, rozkładamy to na dwie nóżki, bo mają po dwa zastrzyki, więc jeden w jedno udo, drugi w drugie uda, żeby aż tak nie bolało. No. Co też byś chciał? No, potrzebujesz, bardzo dobrze. Chodź. Chodź, chodź, chodź. Maniutek. Chodź. No, no, może tak. Musimy, kochanie, dać jeszcze. A to jeszcze się nic nie stało. Maniutek, spokojnie, kochanie moje, ja wiem. Ja wiem, ja wiem. Już pomalutku dojemy, nic nie boli, tylko ty panikujesz, kochanie. Tak, Saniu, nie wolno teraz. Już dobrze, kochanie. Już moje skarby. No już. Już kończymy. Już mamy jeden i drugi zastrzyk. Zrobione. Już mamy, kochanie. No. Moje biduleczki, kochane. No już będzie dobrze. Już będzie dobrze. No już nie pokazuje, nie? Tak, wiesz co, już, no bo jak one w środę dostały od weterynarza ten antybiotyk, który działa tam chyba 72 godziny. Przestań to, Denver. To powiem wam, że dzisiaj mamy piątek i ja już dużo, dużo mniej kasztu słyszę, tak. Rzeczywiście. One wtedy dostały ten antybiotyk i jeszcze przeciwzapalny oprócz tego. Więc fajnie, od razu zadziałał ten weterynarz. No i rzeczywiście już jest dużo lepiej, więc myślę, że teraz po tej dawce już powinno być dobrze. A ty samej ganiasz. No, zostajecie, chłopczyki. Proszę się kurować. Widzowie, trzymajcie kciuki, żeby szybko chłopcy wyzdrowieli, no bo gdzie to, kto to pomyślałby, żeby w lipcu, słuchajcie, upały, a koziołki dostały zapalenia płuc. Chora sytuacja jakaś. Ani żadnych przeciągów u nas nie ma, ani niczego, więc ja nie wiem. Nie wiem, o co się rozchodzi. No, odpoczywajcie, Nonosia, po całym dniu. Czesianko w sumie można by było. Albo na razie. No, dobra, na razie nie wystarczy. Basi trochę przełóż od tej, od towci. No, niech sobie chrupią. Basiulka. No to ok, moje. A ty, pani Rójkowa? Pani rozdarta? Dobra, dziewczynki, światło na razie jeszcze gaszę. O, jaki ptakszek, gdzieś? Na ziemi tutaj był. A tu się chłopcy relaksują. O zachodzie słońca. Bąbelek sobie tam taką dziurę wykopał i się w tą dziurę kładzie. No i zobaczcie, jak one jedzą nawłoć. I to wszystko, to znaczy nie tylko nawłoć. Bo jak im daje gałęzie, jak im dajemy, to też zostają i tylko wysuszają się. Dlatego ja mówię, nie ma... O, psikuje się Leon, no nie wiem, czy będziecie widzieć. No Leon to teraz właśnie tym bardziej nie je, dlatego że te ruje czuję co chwilę. Więc Bąbelek... A ciekawe, czy zjadł śniadanie od rana. O, zjedzone ma, dobra, okej. Okay. Bo zdarza mu się też ostatnio, że nawet, słuchajcie, śniadania rano nie je, zostawia. No ale to mówię, to jest wszystko przesteruje, bo on cały czas jest taki podjarany, podekscytowany, sika na siebie. Leonek zjada, no nie? Chociaż nie obsikiwał się, a już też zaczął się obsikiwać. Więc też już trochę zaczyna świrować. No a Bąbel to cały czas, on bez przerwy jest na takim czuwaniu, cały ale czas. Ale i tak dziewczyny wybierają Bąbla. Tak. Właśnie, słuchajcie, wszystkim dziewczynom się podoba Bąbel nasz bardziej. Basia miała ruję, cały czas stała na płocie przy Bąblu. Dzisiaj właśnie te lata, ja patrzę, ona cały dzień przy Bąblu też. Jakże jakiś Bąbelek masz branie. No, dziewczynki, jako... podobasz się dziewczynkom? Jak obsiszany. No, obszczany jak nie wiem, aż mokrą brodę masz. Podobasz się dziewczynkom przy stajniaczku? No, no tak. Jak misiuniu. Tylko, że ty, Basi, nie będziesz mógł pokryć.
bo Basia bezrożna, a jemu się tak Basia, znaczy, a on się tak Basi strasznie podobał. Ja wczoraj mówię do Barbary: Barbara, ty się tak nie oglądaj za tym wąblem, bo ty nie będziesz, on nie będzie twoim mężem, nie będzie ojcem twoich dzieci, dlatego że Basiunia nasza jest genetycznie bezrożna i Bąbelek też jest genetycznie bezrożny. I nie można łączyć dwóch kóz, ani w sensie nie można łączyć koziołka i kózki genetycznie bezrożnych. Przynajmniej jedno musi mieć rogi. Dlatego, że jest ryzyko w takim połączeniu, gdyby oboje byli bezrożni genetycznie, że mogą być... obojnaki mogą się rodzić, słuchajcie, z takiego połączenia. To jest tak jakoś uwarunkowane genetycznie, że po prostu się nie łączy. Także niestety, ale Basiunia nie będzie miała swojego wymarzonego bąbelka, tylko będzie miała Leonka. No dobra, kochani, będziemy już się żegnać. Będziemy kończyć tego vloga. Dziękujemy, że jesteście. Trzymajcie się cieplutko. Myślę, że zobaczymy się. Poczekaj, jest dzisiaj piątek. Nie wiem, czy jutro będziemy... Kurczę, może by nam się udało w ten weekend w końcu nagrać wam ten film, o którym wam mówiliśmy. Chciałbym, żeby to wyszło, ale... Ja widziałem, że w niedzielę, na sobotę mamy plany trochę, a na niedzielę z kolei widziałem, że ma być deszcz znowu, więc... No to znowu będzie za tydzień, ale w końcu to zrobimy. No w końcu by było fajnie pojechać na to jezioro. Dobra, w każdym razie trzymajcie się ciepło, pozdrawiam was serdecznie, buziaczki, do następnego, pa pa. Be good, be fine, live your life, dream big, don't forget. Be kind, live, it's your life.